Fan auto. Fan auto. Powinna być Skoda. Fajny, fajny Bentley. Dźwig. Coś po rusku napisano. Nieźle, nieźle, nieźle. Dron rządowy. Balowóz. Któreś z tych to jest toaleta. Fajny eksponat, kto to tu wpuścił? Zamek Zębacz. Rolls-Royce, nieźle, nieźle. Mercedes, chyba. Tak. Dobra, pierwszy raz takie tablice widzę. Czytać, czytać. Nieźle, nieźle. E-Type. Ten pierwszy. Ten ładny. Kacpi. Kacpi Mobil. Myślałem, że są kierunkowskazy z Kanta. Kacpi, duży Kacpi Mobil. Z tyłu mi strasznie Mercedesa przypomina. Raz. Dwa. Cholernie długi. Din, 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 din. Garbus. Ten wzmocniony. Ładny, ładny. Samochód marki nie wiem, nie znam się. Ten, ogórek. Garbus. Wnętrze tego śmiesznego Porsche. 67. Ale heca kompas ma. Ale jaja. rzeczy. Ten, no. Na kołach. Elektryka, nie znam się. Jak mi to łeb przywali, to z tego stracę. Motor, 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 motor. Więcej motor, nie znam się. O! Szympans. Fiat, Fiat. Czytać, czytać. No to nieważne. 508? 508, znam się. I 508, ale chyba jakiejś inkszej serii. No, i to jest mój dział. Strefa Mikoli. Oktawia. Pierwszy raz widzę tego. Dobra, Simon, miałeś rację, coś im tu odpada. Jaki ten samochód jest piękny. Ulubiona marka samochodów mojego taty. Ładnie. Ała, dach mi gryzie. Szkoda, nie znam modelu, ale też całkiem taki gąkowskazy. Wow. No to przecież mówię, tak. Duet. Pozdrawiam Tanę. Wóz. Komar, 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 sport, ale jaja. Logar 205. Tylko mamy innego, bo mamy inny silnik. Ale podobny. No bo to jest to samo, tylko że my mamy silnik Java 223. A to jest... O, jest S38, o. A to jest Dezametr 018, coś takiego. Dział szympansów. Skoda, Skoda Romet. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Tak. No fajnie. No problem. Faktycznie. To jest silnik typu... Silnik typu Abimex. Kalka. JGG to coś. A jeszcze mają te. O! Nysa.
Nissan 59. No dobra, tu odpada szpachla. Mobilny paździerz. Więcej rowerów. O! Nieźle, nieźle, podoba mi się. Nie wiem, jak jest co? Masz mi śmiesz. Ale heca Fiat z Węgier. Motor, 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 motor. Ten fajny. Motor, 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 motor. Skuter, skuter, skuter. Nieźle, nieźle. Skoda. O! Szrot. Fajne ma te zagłówki. A to... Fajne radio, ale ta gałeczka... Nie, ta gałeczka jest nawet ładna z kwiatkiem. Tam jest coś. Tutaj się nachlać, to jest Mirek. Mikro znaczy się. A on tu ma małą tablicę schowaną, wszystko widać. Wow. Fajnie tu podnieca mi się tak, ale pierwszy raz te auta widzę na oczy. M20. Tak. Niby ruski, ale coś w tym jest. To fajne, to? Inspiracja. No tak, widać. Z amerykańskimi autami. Coś tego, Thunderbird. Peaky Blinders. Przezpotopowa. Motoryzacja. Adamsy! Dalsza część przedpotopowej motoryzacji. Mniej przedpotopowa motoryzacja. Kolejny fajny Bentley. Haha, śmieszne. Nie wiem. Do wyważania kół. A, i to się dokręcało? Tak, albo odkręcasz jedną podkładkę. Czekaj, albo mogę? Nie? Będzie cięcie trochę. Fajny pasek, nieźle, nieźle. Fachowość potężna. Zamek zębacz. Tup, 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 tup. Nieźle. Podoba mi się ten kompas. Idziemy do strefy dwusuwów. A ja już byłem. A jeszcze czekaj. Sorry. Będzie cięcia. Tu. To o, to o. Srajcie się, srajcie. Co? O! Junior. Ale ładny. Widać w życiowym stanie, podoba mi się. Bardzo ładny. Sam Bóg ma napisane. To jest sekcja tych ładnych Audi. Gdzie się podziała ładność dzisiejszych Audi, ja się pytam. Zaraz. Oczywiście syreny to nie są auta, pamiętajcie. Tak, F8. To jest Audi DKW F11, F1 albo F11 Junior. Są lampy z Garbusa chyba, ale heca. Widać recykling pełną gębą w tych. Tak. Tak. O.
AWZP70 Coupe, nareszcie auto, którego znam nazwę. Ucepa. Jak będzie w ukręconym przygubie, sekcja syren. 102, 103. Ciekawe, czy oni je ukradli z tego. Skąd oni mają? O, Melkus. Melkus. Melkus to jest wóz. Melkus. Lampy z kombajnu. Melkus. Melkus to jest wóz prawdziwy. O! Syrena Szyrka Sport. Ale to ma wydech. Ej, jakie to jest wspaniały samochód. Ma bardzo dużo miejsca z tyłu. Syrena. 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 Korniszon. Mercedes. Jeju, ale to ma lampy. Jakaś przyczepka na wąski, ale tam nie podejdę. IFA. Motor, motor tam. Jakiś tam IŻ chyba. Cyrylica to nie jest moja mocna strona. Sekcja prototypów i sabów. 9-6. Busów. Ładny, ładny, wspaniały, podoba mi się. Też będę takiego sobie kupię. Tu ma coś napisane, to po hiszpańsku chyba. Nie rozumiem. O. Ten silnik jest komicznie mały. FSM to jest nasza polska padlina. To jest, bądźmy dumni. Polska górą. Tak, bo to coś jechało w Monte Carlo, żart, co nie? Tak, laminat. Najładniejsza syrena. Nie. Triumph jakiś, Spitfire. Laminat. Laminat to jest najładniejsza syrena i aż ubolewam, że to nie weszło, bo to jest... Aż wyjdę. Laminat, prototyp. To jest laminatową karoserię stawili na 104, chyba 4 albo 5 powstało. Czego to ma? Nie. To jest prototyp numer 001. Ma kryzys egzystencjalny. Setka, chyba setka. Tak mi się zdaje, że setka. Też całkiem, całkiem, całkiem. Syrena to jest... A jak? Setka. I 110. Dziura. Jakoś... Ej, 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 sorry, sorry. Fajna kierownica. Ej, ale to jest patologia motoryzacyjna. Znaczy, dobra. Fajnie, że to po... Numer 002. 012. Młody, stary kierowca. Ostrożnie zabijam zabytek. I... 104? 104. Ten zapach tych aut to jest szok, generalnie. Szok nie dowierzchu, nie gęby zbieranie. Hakma. 70. R20. Lampy z traktora. Po co komu radio, po co komu cokolwiek, po co komu wyposażenie. To ma kierunkowskazy z kanta. Boso, co jest... No i współczuję, współczuję. Ale ma radio, a to już jest plus. Polonez plus.
co 5. Najgorszy. Piękne ma pasy, piękne. O. Fajnie, radio, podoba mi się. Te wszystkie auta pachną tak samo. Podwójnie łączone wydechy. Strefa Wojtmar. A w ZT70 wersji bardziej normalnej. Widać, że to jest na korcie tenisowym. Cudowna, wspaniała wajcha biegów przy kierownicy. Framo. Barkas Framo. Chyba. Nie, Barkas już. Framo mówiłem. Prymitywne wnętrze, ale ma nie, też ma biegi tego. W dupie w grodzi. W dupie na słupie na grodzi. Berkus. Barkas. Piękna wajcha biegów. No, fale Dunaju to pewnie tak już z fabryki wyjechał, to się ciepia. Nie będę. Ty ławka. Czarne blaszki. Te lampy mi się takie. IFA Wartburg 353W Turist. Chyba jakoś tak. Sekcja prymitywnych wnętrz, ale za to pięknych tapicerek szpiteli. Zakryli czarne tablice, ale przynajmniej z tyłu są. Trzeba mieć fantazję o czymś takim na taksi. Chociaż każdy kiedyś, co się mówi, każdy orze jak może. No wcale nie jest taki brzydki, to jest deluxe, to jest ten z drewnem. I ten już był. Wszystkie masz? O! To jest sekcja najładniejszych Wartburgów. Podobają mi się te szyby, tak zachodzą na dach jakimś tiko. Ona ma kupaki oryginalne. Jaki on jest piękny, jaki on jest grzyb. Jaki on jest gruz, jaki on jest grat, jaki on jest wspaniały. Wtedy też był 311. Camping limuzyn, no co ty nie powiesz. Zaś Eisenach. Dobra, bliżej nie nagram tam do wnętrza. Też ma drewno. To ma już taki przypadek. Jej, wydech, cudowny, piękny. A tu 312, oho. Raszków, czarne blaszki, ale sekcja raszków. To wygląda jak zwykły zegarek. Jakiś zwierz w środku z plastiku. To 50. Tyle co mi się uda przez te. Dobra, ten już śmierdzi w środku. Nie wiem, może ktoś inteligentnie mi wytłumaczy, czemu on miał czasami wszystkie lampy pomarańczowe takie, o. Bo on jest, a tam stoi. I faktycznie pęka. No, o, tu też na tym. To ma takie śmieszne, malutkie lampki takie. I to ta kanapa, tak. Nie ma na co patrzeć, to się wytnie. Garbus? Garbus. Wygląda jak 2ZV. Co? Pytanie mam, bo w kilku autach widziałem, do czego to służyło. Idę już. Pytawka, sekcja pytań i odpowiedzi, słucham. Co to jest to po środku, ta wajcha? Ta po środku służy do zmiany biegów. To jest zmiana biegów? Tak, to jest zmiana biegów. A właśnie w kilku autach już widziałem. Tak, w tych. Tu też jest, nie, to jest bardziej przy kierownicy, ale... To jest, ale tam właśnie, które było, które też... No tak, przecież to jest do zmiany biegów. Ein Freilauf aus, radadadada. Chyba coś odręcznego. Albo od maski. AWZP 70 Coupe. To jest. Piękne ono jest. No, śliczne. Cudowne, już raz przy nim byłem, ale muszę jeszcze raz, bo jest cudowne.
Ono mi wygląda jak jakiś DAF. Auto Unio, tego nie zrozumiesz, to jest... Znaczy to się potem przekształciło w sekcję. Nie, żartuję. I faserduszkiem. 102. Nie, sorry, ale... Wartburg. I nie zapominajcie, syrena to nie jest samochód. Chcesz, tata, zobaczyć prawdziwe spasowanie stopami? Ludzie mówią, że polonezy to spasowanie stopami. Nieźle, nieźle. Ale uszczelka jest na siebie. No, jest, ale... Dobra. No, dobra. Zębacz miał rację, nie są w najlepszej kondycji. Ale one wszystkie są po prostu zajeżdżone. Także zębacz nie ma nic do gadania, bo one są wszystkie w pięknym, życiowym stanie. Oprócz tego jest znany się szpachla pęka, bo przecież... To, ale to jest wycięcie na grill jakiejś starej... To jest metalowe. To jest wycięcie na grill jakiejś... Cześć. To są kierunkowska z poloneza, dopiero co... Uważyłem. Nie wiem, czy tu można dotykać eksponatu. Chyba nie można. Laminat, część kolejna. Z czego to są kierunkowskazy? Niemiecki Belkus. Chodź. Wybierz swojego wojownika. Nie, Melkus to nie jest to. Melkus ma to z czego innego. Tego. Jeżdżę z tym Wartburg. Moja głupia morda. W. Czym jeździsz? Jeżdżę. W. Oj. Proszę. Co? Przymienicy? Dobra. Velorex. To kółko jak od Mikrusa. Co to jest faktycznie? Szkoda. Mówiłem, że szkoda. Pal. Cudowne cudowne dziecko. Trzech. Osa błyska. No, nie, dobra, to są trochę inne kółka. A, to jest ten ponoć jakiś rzadki, co kół 1000. A jeszcze tak, przedwojennawka. Sekcja regli. Jeszcze raz szczerbaty, zębacz powie, że to jest coś nie takiego. One są w pięknym życiowym stanie, nawet ta Skoda. Druting level za duży. O, i to jest przyszłość, przeszłość. Panowie z Gigczem mówią dobrze o Skodzie. Jak będzie w Kacpim? Sekcja radzieckich Mercedesów. Trzeba takie coś w Kazie zrobić. Ford. Czajka. Uroczy. Przecież to jest... Mercedes. Czapka. Jaju, ale tu widać, ale tu brotomierze nie ma zegarek z Łady, ale jest napchane wszystkiego automa, żeby było widać, że my ruskie też umiemy. Weź ten zagłówek z Mercedesa. Fotele przednie z tyłu. Tam jest taka mała ławeczka.
Dobra. Ten jest ładny, on też ma biegi wszystkiego. O, takiego ostatnio widziałem na lawecie. Tak, 190? 190 SL. Okej. Okay. Grube te opony, strasznie. Będę musiał to zmierzyć w domu. No tak, powiedziałem, bym się nie wycieczka wieczorem. Tak, ruskie robili samochody. Radiek w jakimś Citroenie. Ach, to dobrze, że tu nie ma francuskich samochodów. Że one nie istnieją. Cornichon. Tak. No tak, w dotyku, tak. Znaczy to pewnie metalowe, ale... O, to jest jakiś tego. Coś po rusku napisane. Motorawka. Potem się nagle jeszcze tam widoczki z zamku Zębacz. Dobranoc. Kumbej, 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 kiri, kiri, kwacz, 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 kumbej, ciary, kumbej, bej, kiri, 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 kwacz, 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 kumbej, ciary, kumbej, bej, kumbej, 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 ciary, kwacz. Chyba ta część główna zamku Zębacz, to tu nic nie ma. A tam gdzieś jest jakiś ślub i tam chyba ludzie wożą BMW. To pole dużo fajnie, Republika Marzy. Niesamowite zjawisko. Wybierz swojego wojownika. Szkoda brzeg. Bardzo, bardzo ładny Thunderbird. Sus. Wow. Najlepsza atrakcja na zamku Grodno to jest śpiący pies. No właśnie, jeszcze Mickens. Ten cały zamek Chowno, czy coś. Kaczka typu wulkanizacyjnego. Hey.